A to ci dopiero. Kuba i ja zgubiliśmy się na pustyni. Wędrując od wydmy do wydmy, spotkaliśmy wielkoluda Tur-Tur. Uciekliśmy przed nim, ale właściwie on wcale nie był wielkoludem. Tylko z daleka tak wyglądał, a naprawdę był normalnego wzrostu. Takiego jak ja. Lisi nadal nic o nas nie wie, a paskudny minister Papo zastąpił na tronie Mandali tatę księżniczki. Kuba Guzik! Guzik wolny jest jak ptak! Ha, 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 pan Guzik! Pan Guzik! Ahoj! W czas Boży chwyta w żagle wiatr! O, o, na luzie! Pan Guzik! Nieduży! Pan Guzik! Sztorm do kwadratu! Ujdzie mi radu! Oj, bo będzie źle! Księżniczko zaraz! Smoki się czają! Lecz odnajdę cię! Pan Guzik! Hej, Kuba! Kuba Guzik! Guzik tyle przygód ma! O, o, pan Guzik! Nieduży! Kuba Guzik! Guzik radę sobie da! O, na luzie! Pan Guzik! Pan Guzik! Pan Guzik! Przygody Kuby Guzika. Pan Guzik! Brama na końcu świata. Jacy z nas piraci, skoro nie napadamy na statki? Tak, ta nuda psuje nam charaktery. Dosyć już tego! Musimy coś zrobić, zanim nasze czółna się rozeschną! Racja, kamracie! Wyrzućmy przynajmniej coś za burtę, a potem otwórzmy kanonadę! Tak, to doskonały pomysł! A wiesz, co moglibyśmy wyrzucić za burtę? A może beczułki po rumie? Mamy ich pełno pod pokładem. Tak, to doskonały pomysł. Do roboty, dzika trzynastko! Po beczułki! Po beczułki! Rety, zawsze jest to samo. Oni się bawią, a ja muszę tutaj siedzieć. Pierwszy, który zatopi beczułkę, dostanie podwójną porcję leguminy. Co to? To chyba niemożliwe. To 100 000 kartaczy. Statek na horyzoncie! Statek na horyzoncie! Ach, jak spokojna jest praca listonosza. Co to? Czyżby sztorm? O nie! O nie! Moja poczta! Nie mogę się już doczekać spokojnej emerytury. Ahoj! Ahoj! Budzimy się dziś nad... Piratów rana brać, rabunek to nasz mach! Wysoka fala i sztorm, co się tutaj dzieje? Och, przed chwilą nasz kapitanie zatopiliśmy statek! Tak! To był całkiem spory statek! Prawie jak kanonierka! Jestem z was dumny! Widzę, że statek miał duży ładunek beczek. Co to? Przecież to nasze beczułki! Potopiliście nasze zapasy żywności! Jeżeli natychmiast nie wyłowicie wszystkiego, co tam pływa, policzę się z wami! Listy, kapitanie. Niestety, tylko tyle udało nam się zdobyć. Ale moglibyśmy się zająć kolekcjonowaniem znaczków. To bardzo miłe zajęcie. Co? Chociaż chyba nie. Pokaż mi to. Co? Nie jestem biegły w czytaniu, ale dobrze rozumiem, o co chodzi na tym rysunku. Widzę tu wyraźnie Kubę Guzika.
Kubę Guzika? Przecież on nie żyje. Jak mógł wysłać list, skoro jest martwy? Może jednak Kuba Guzik nie jest aż tak martwy, jak nam się wydawało. Trzeba koniecznie ostrzec panią Miażdżący Ząb. Jestem pewien, że wynagrodzi nas za te wieści. Hej, ludzku, widzisz to? He? Jak myślisz, co to jest? Nie mam pojęcia. To wygląda jak wielkie kominy. Podjedźmy bliżej. Dasz radę? Jak sobie życzysz, przyjacielu? O nie! Kubo! Musimy uciekać! Szybko! To jest tornado! A... Można je ominąć? Nie! Jesteśmy już za blisko! Trzymaj się! Jesteście bandą skrzywionych, płaczliwych dzieciaków! Mam już tego dosyć! Śmiejcie się natychmiast, albo koniec z wami! Przestańcie! Tylko tak umiecie się śmiać? Kogo chcecie wykiwać, oszuści? Myślicie, że nie umiem się poznać na nieszczerym śmiechu? Włóżcie w to trochę uczucia! Śmiejcie się! Śmiejcie! Śmiejcie! Wystarczy! Jeśli nie będziecie mnie słuchać, zostaniecie ugotowani, usmażeni, upieczeni, a na koniec zjedzeni i tyle. A co do ciebie, panno Mądralińska, to dobrze ci radzę, nie zadzieraj nosa. Chylę głowę tylko przed tymi, których darzę szacunkiem, ale to nie dotyczy smoków. W takim razie zrobię coś, żebyś nabrała szacunku dla smoków, panienko. Niech się pani śpieszy, bo mój tata cesarz wkrótce przybędzie tu z całą armią i tak się skończy pani panowanie. Twój tata jest cesarzem? Zdaje się, że nie słyszałaś ostatnich nowin. Była księżniczką. A o czym nie słyszałam? O moje biedne, biedne dziecko. Czy nikt ci o tym nie powiedział? Twój chory ze smutku ojciec został usunięty z tronu i zamknięty w letnim pałacu, a władzę w waszym cesarstwie objął mój dobry znajomy, minister Papo. Czyż to nie jest naprawdę dobra wiadomość? Pani jest wstrętną kłamczuchą! Co to? Nadal nie chcesz mi wierzyć? Proszę, właśnie dostałam serdeczne, osobiste zaproszenie na koronację uwielbianego i szanowanego ministra Papo, przyszłego cesarza Mandali! O! Doktorze stetoskop! Bądź tak miły i usuń niezwłocznie tę bezczelną smarkulę z mojej klasy! Oczywiście, pani Miażdżący Ząb, już się robi! Zaraz wydostaniemy się z tej pułapki. Jak się czujesz? Ludzku, patrz, jakie to jest wielkie! Ojej! To chyba są ruiny starożytnego egipskiego miasta. Jakie śmieszne domy! Czy Egipcjanie mieszkali w trójkątnych domach? To są piramidy, kolego. I nikt nigdy w nich nie mieszkał, chyba że po śmierci. Bo widzisz, te ogromne piramidy to są grobowce faraonów, władców starożytnego Egiptu. Orety! Taka wspaniała budowla, tylko na grób? A wyobrażasz sobie, jak wyglądają ich cmentarze? Chodźmy, ludzku, obejrzymy je z bliska. Nie tak szybko, mały. Trzeba najpierw odkopać Emmę. O, ludzku, czy wśród Egipcjan byli pół ludzie, pół zwierzęta? Powiedz. Z pewnością nie, Kubo. To są tylko wyobrażenia ich bogów. Patrz, ludzku, dlaczego oni wszyscy stoją bokiem? Nie jestem pewien, czy... Hej! Popatrz tam! O, kamienna brama! Rety, ta brama jest jak nowa. Czy to cię nie dziwi? Nawet bardzo, przyjacielu. Ojej! Może to jest brama na końcu świata? Możliwe, że masz rację.
Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Jaki? Pojechać tam. Nie myliłeś się, Kubo. Tędy wiedzie tylko jedna droga, a więc to musi być brama na końcu świata. O, ludzku, spójrz na to dziwne pismo. Możesz się zatrzymać, żebyśmy je obejrzeli? Oczywiście, jeśli chcesz, ale ja nie umiem go przeczytać. O, Rety, jakie piękne rysunki, zobacz. To nie są tylko rysunki, to hieroglify. Egipcjanie mieli bardzo bogatą kulturę. To, na co patrzysz, to ich pismo. Więc egipskie pismo to są rysunki? Ha, piszą jak ja, ludzku. To znaczy, że jestem Egipcjaninem? Tak, prawie. Przynajmniej można tak powiedzieć. Wracajmy już do lokomotywy. A, chciałbym wiedzieć, co znaczą te te znaki. A to co znowu? Co za dziwne, niepokojące miejsce. Co się dzieje, ludzku? Dlaczego nie możemy wyjechać z tej bramy? Nie wiem, przyjacielu. Jeszcze się nigdy z czymś takim nie spotkałem. Może powinniśmy bardziej rozpędzić naszą Emmę, żeby przejechać? Nie wierzę. Znów to samo. Przecież musi być jakiś sposób. Poczekaj tu na mnie. Ludzku! Ludzku! Kuba, stoję tuż za tobą. Co? To przecież niemożliwe. Poszedłeś w tę stronę. Też tego nie rozumiem, ale wpadliśmy jak śliwka w kompot. Hej, a może odpowiedź jest na tych hieroglifach, na rysunkach? Może i jest, ale najpierw trzeba by je odczytać. Przecież możemy spróbować. Nie mamy nic do stracenia. Rozumiesz coś z tego? Bo ja nic a nic. Ja także nic. Tu jest dużo rysunków kobiet i mężczyzn. To prawda, ale nie wiemy, co te rysunki znaczą. To jakby historyjka obrazkowa. A wiesz, to dziwne, ale gdzieś już widziałem tę kobietę. Och, daj spokój. Niemożliwe, Kubo. Te hieroglify mają tysiące lat. Tak, rozumiem, ale wiesz... O, ludzku, popatrz tam. Widzisz? Ten otwór jest w kształcie figurki, którą dostałem od pana Tur-Tur. Patrz, to jest ta kobieta z rysunków. Byłem pewien, że ją widziałem. Zgoda. Jest jakieś podobieństwo. Ale czy to nam cokolwiek da? Tego jeszcze nie wiem. Nie wiesz? Ale jestem pewien, że ta statuetka będzie tu pasować. Kubo, zdaje się, że znalazłeś wyjście z bramy na końcu świata. Coś niesamowitego. Wspaniały pałac w samym sercu pustyni. Ludzku, wiesz, mam wrażenie, jakby ktoś nas obserwował. Jest tu kto? Wyjdź, żebyśmy cię mogli poznać! A? Ojej, to była twoja statuetka! Czy przysłał was faraon? Błagamy was, wędrowcy! Nie mówcie nikomu, że tu jesteśmy. A? Nie bójcie się, nie przysłał nas żaden faraon. Tak, i nikogo nie spotkaliśmy, bo tu nikogo nie ma. Jak to nie ma? A co się stało z mieszkańcami Abu Akten, miasta, które jest nad nami? Przykro mi to mówić, ale tam nie ma żadnego miasta. Są tylko ruiny przysypane piaskiem. Nie bądź smutna, Odilis. To już tyle lat. Tam na górze pan czasu zabrał wszystkich ludzi i zmienił miasto w ruiny. Masz rację, Orisie. Jesteśmy zupełnie sami. Przepraszam, nie chcę być natrętny, ale... Och, to my przepraszamy, wędrowcy. Dla was musi się to wydawać nieco dziwne. Proszę, wysłuchajcie naszej historii. Ale ostrzegam, że to będzie bardzo smutna opowieść. Kiedyś Abu Akten było bogatym i pięknym miastem.
Kupcy z różnych stron świata przyjeżdżali tu po klejnoty i drogie materie. Moim ojcem był faraon, Ramzes II. Był dobrym, sprawiedliwym i kochanym przez poddanych władcą. Był też strażnikiem świętego kryształu, dzięki któremu panował nad czasem. Pewnego dnia przyprowadziłam do ojca Orisa, w którym byłam bez pamięci zakochana. Niestety ojciec nie zgodził się, by córka faraona poślubiła skromnego budowniczego piramid. Zabronił mi spotykać się z Orisem i zamknął mnie w pałacu. Miłość jednak potrafi pokonać wszelkie przeszkody. Udało mi się wykraść święty kryształ czasu i władza nad nim dostała się w moje ręce. Nie wiedziałam, że kiedy łza goryczy spadnie na kryształ, czas stanie w miejscu. Uciekłam razem z Orisem z pałacu. Mój ojciec nie mógł znieść tej zniewagi. Jego żołnierze szukali nas wszędzie. Mieli rozkaz rozprawić się z Orisem, kiedy go tylko złapią. Nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. W końcu znaleźliśmy schronienie w świętej bramie. A tam już nikt nie śmiał nas szukać. Nasz żal był tak wielki, że zapłakaliśmy, a łza spadła na święty kryształ i czas stanął w miejscu. Tak było. Teraz wiecie już wszystko. Minęły tysiące lat, odkąd żyjemy w tym zamknięciu. O, jakie to jest smutne. Tak, bardzo. I dlatego nie możemy przejechać. Tak samo jak wy jesteśmy więźniami czasu. Nie możemy iść naprzód ani się cofnąć. Och, mój biedny chłopcze. Gdybym wiedziała, że aż tak się wzruszysz, nie opowiedziałabym tej historii. Chodzi nie tylko o tę historię. Ja też jestem zakochany w księżniczce i też ktoś chce nas rozdzielić. Tak jak ojciec ciebie i Orisa. Och, nieszczęsny, biedny chłopiec. A gdzie jest twoja księżniczka? Czemu nie możesz z nią być? Więzi ją władczyni smoków w Smutkolandii. Lucek i ja chcemy ją uwolnić. Niestety utknęliśmy w czasie. Twoje odważne czyny świadczą o miłości, oddaniu i szlachetności. A twoja wspaniałomyślna ofiarność pozwoli ci wydostać się z największych tarapatów. Zgadzam się z tym. Dlatego musimy jak najszybciej przejechać przez bramę. Rozumiemy wasz pośpiech i bardzo chcielibyśmy wam pomóc. Ale nie umiemy. Czas stoi w miejscu już całe wieki. I obawiam się, że będziecie musieli dotrzymywać nam towarzystwa. Jaszczurzadamo! A co się stało? Hej, droga pani miażdżący ząb! Proszę wybaczyć to najście, ale mam wiadomość, która na pewno panią zainteresuje. Mów szybko, na co czekasz? Bo jak nie, to zrobię z ciebie frytki, kapitanie! Bardzo proszę! Przechwyciliśmy list napisany przez Kubę Guzika. Widzi pani miażdżący ząb, że ten mały Kuba to twardy guzik do zgryzienia. Stale wymyka nam się z rąk. Dojdzie do tego, że pojawi się tu na tej swojej lokomotywie i... Dość z tego! I co? Wy leniwe, żałosne podróbki prawdziwych smoków! Wy niemrawe ptasie muszczki! Bezmyślne fermy! Skąd wzięliście ten medalion? Z szyi, pani miażdżący ząb! Z szyi Kuby Guzika, prawda? A właściciel tej szyi nadal oddycha? Zdaje się, że nie. Nie jestem pewien. Możliwe. Możliwe? Możliwe, że przybiega wam piórka, jeśli nie powiecie mi prawdy. Ten chłopak żyje, tak czy nie? Tak, ale z pewnością już niedługo... Z pewnością rzuciliśmy Kubę Guzika na pastwę moich kuzynów. Oni się już nim zajęli, to więcej niż pewne. Jedno jest pewne. Ci twoi kuzyni są tak samo mądrzy jak ty. Kuba Guzik jest wolny i przyjedzie tu po dzieci. Straż do mnie! Czy pani mnie wzywała?
Wymyśl jakąś okropną karę dla tych półsmoków, półmózgów i półgłówków. Lepiej będzie, jak zatrzymamy tę wiadomość tylko dla siebie. Im mniej dzieci mają nadziei, tym ja mam mniej kłopotów. Poradźcie nam, jak się stąd wydostać. Lisi czeka, żebym ją uratował. Muszę dotrzymać obietnicy. A może w świętym krysztale znajdziesz ratunek? Jeżeli zdołamy go osuszyć, to piasek się przesypie i wtedy czas będzie mógł płynąć dalej. Bądź ostrożna, Odilis. Jeśli kryształ pęknie, będziemy zgubieni. Jak pięknie, widzicie? Chyba wszystko wróciło do normy. Ale żeby się upewnić, musimy wyjść na pustynię. Świetnie! Udało się! Dziękuję wam obojgu! Co to? He, nie ma się czego bać! To tylko Emma. Poczciwa stara lokomotywa. Lokomotywa? Ludzku, przed tysiącami lat nie było przecież lokomotyw. Och, Orisie, popatrz na te ruiny. Tylko tyle zostało z naszego pięknego miasta. Właściwie nie zostało nic, prócz piasku. Odilis, Orisie, tak bardzo nam przykro. Idźcie stąd czym prędzej. Jeśli piasek jest mokry, nie przesypuje się. Bezpiecznej podróży, przyjaciele. Kubo Guziku, wierzymy, że odnajdziesz swoją księżniczkę. I że będziecie żyć w szczęściu bardzo długo. Na wolności, nie tak jak my. Odejdźcie już szybciej. Ludzku, dlaczego tak trudno jest żyć miłością? Na przykład Odilis i Oris są więźniami czasu. Nie wahali się poświęcić i stracić wszystko, by być razem. A ja muszę wędrować po całym świecie, żeby odnaleźć swoją Lisi. Pamiętaj, Kubo. Czasami wiele przeszkód trzeba pokonać, ale miłość zawsze jest tego warta. Wersja polska na zlecenie TVN Masterfilm. Reżyseria Cezary Morawski. Dialogi Katarzyna Precik. Dźwięk Jakub Lenarczyk. Montaż Krzysztof Górszyński. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Lucyna Malec, Sławomir Pacek, Teresa Lipowska, Iwona Rulewicz, January Brunow, Jacek Bursztynowicz, Jan Janga Tomaszewski, Cezary Morawski i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczak.